Wymieniona w dokumentach już w roku 1321 wieś Kościelnik leży po łużyckiej stronie Kwisy. W różnych okresach czasu posiadali ją Salcowie, Nosticowie i Uchtricowie, ale w latach 1499-1547 część jej ziem należała do Lubania. Szczególnym zabytkiem wsi jest obecny kościół katolicki. Jesteśmy w miejscowości Kościelnik, w parafii pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela, w parafialnym kościele. Pierwszy kościół wybudowano tutaj przed rokiem 1346, w latach 1654-1735 konieczna była jego rozbudowa, gdyż świątynia służyła wówczas śląskim protestantom jako tak zwany kościół ucieczkowy. W jego wyposażeniu wyróżnia się późnogotycki tryptyk z roku 1496. Powiem, że jest on nawet starszy od tryptyku z kościoła mariackiego z Krakowa, choć oczywiście gabarytowo mniejszy. Z rzeźbami patrona świętego Jana Chrzciciela, świętej Anny Samotrzeciej, świętej Jadwigi Śląskiej. Do czasu II wojny światowej tryptyk ten znajdował się w Złotoryi i przeszedł on trochę taką drogę, jak po wojennych czasach został kościół opuszczony i znalazł się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, z kolei później w Muzeum Diecezjalnym i został później drogą tutaj, drogę znalazł w kościelniku w naszej świątyni. Boczne ołtarze natomiast pochodzą z XVII wieku, z okresu manieryzmu. Po 1945 roku z protestanckiego kościoła z Jałowca jeden z bocznych ołtarzy. Bardzo znamienny ukazuje tutaj, na tym ołtarzu są herby ofiarodawców, które trzymają płaskorzeźby aniołków. Co znamienne jest dla tego jeszcze ołtarza i tego okresu, że znajdują się takie cztery stopnie zaznaczone przez obrazy malowane, typowo protestanckie, a one świadczą, ta ilość, czyli cztery stopnie, świadczą o zamożności tychże ofiarodawców. No, on przykrą drogę przeszedł, bo po wojnie został zburzony kościół w Jałowcu i ołtarz uratowano, przywieziono tutaj. Był w stanie takim zaniedbania. W ubiegłym roku, czyli 2007, na przełomie 8, dokonaliśmy renowacji, tak jak poprzednio, tryptyk. Ponadto mamy jeszcze drugi ołtarz boczny, który zajmował pierwotnie w tym kościele pozycję pierwszą tutaj w miejsce, gdzie jest obecny tryptyk. Początki miejscowego dworu, które fundowały ten ołtarz z Jałowca, datuje się w XVII stuleciu, w latach 90. Bogate zbiory dokumentów dotyczące historii miejscowości zostały zebrane w 1801 roku. To tyle tak w skrócie można powiedzieć. Powiem, że trudno powiedzieć nawet i określić, jadąc trasą, że w takiej wiejskiej świątyni znajdują się takie cenne zabytki. Nie ma jeszcze jednej cennej rzeczy, mianowicie ambony, także z wieku XVII, z okresu manieryzmu. Ona właśnie przechodzi proces renowacji.
i wróci przed Wielkanocą w przyszłym roku. I to będzie stanowić taką perłę tej świątyni, takie oto zabytki, które, mówię, są jakoś trudno zauważalne, że to mogą być w takim jeszcze trochę życzącym sobie wiele, wiele jeszcze naprawy i renowacji zewnętrznej i wewnętrznej świątyni wiejskiej w Kościelniku. To epitafia z tych ruin, z kościoła z Jałowca. Konserwator kazał je przywieźć, bo po prostu zostały rozkradane tam. I wiele innych elementów zostało rozkradzionych. No i te zostały uratowane i przywiezione tutaj. Ja je na razie zagospodarowałem tak w tych wnękach, bo tutaj kiedyś w tym murze zabytkowym też były nagrobki, epitafia. No ale niestety, taka nasza gospodarka, czy nasza mentalność właśnie w ten sposób, że zostały rozkradzione też. W to miejsce mam nadzieję, że nam się uda wmontować te epitafia, żeby one stanowiły też jakoś monolit taki stabilny. No to jest gotykiem pisane, ale... Ale piękne są, rzeczywiście. Tutaj jest 1671. No właśnie. O, tu jest 695. W historii Kościoła musiało być wiele etapów budowy, rozbudowy. Chociażby świadczą o te epitafia, które wchodzą w obecny krużganek, a ten krużganek został dobudowany i wiele innych elementów przebudowanych. Tam na przykład piękne epitafia, które ząb czasu, erozja zniszczyła i to stanowiło kiedyś ścianę zewnętrzną tej świątyni. Stąd to jest cała historia. Jadąc dalej w kierunku Leśnej w Kościelnikach Średnich, już z daleka widzi się wyniosłą wieżę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Wzniesiono go w 1904 roku z lisowanej cegły. Z zabytkami tej świątyni zapozna nas jej proboszcz. Jest to budowla neogotycka, orientowana drewnianym sklepieniem beczkowym, takim unikatowym. Można by rzec, wyposażenie pochodzi z początku XX wieku. A piękny witraż w prezbiterium, obraz z XVIII-XIX wieku, do ostatniej wojny należał do ewangelików. Na tej wieży kościoła wiszą od lat ciągle te same imponujące wielkością dzwony.
poniżej po drugiej stronie szosy widać pochodzącą z XVI wieku przekrzywioną wieżę i zamurowane okna dawnej, sięgającej początkiem XIII wieku świątyni katolickiej. Ta romańska budowla ucierpiała w roku 1945, a następnie popadła w całkowitą ruinę. W oddalonych od siebie częściach wsi, kościelnikach środkowych i kościelnikach górnych ocalały dwa piękne niegdyś pałace. Wzniesiono je w wieku XVI i XIX. Niestety obecny stan tych budowli musi napawać smutkiem, chociaż oglądając te szacowne niegdyś gmachy, można ciągle dostrzegać ich wyjątkowy urok. W sąsiedztwie pałaców murszeją również jak one zaniedbane zabudowania gospodarcze dawnych majątków po wojnie pełniących rolę państwowych gospodarstw rolnych. Po przeciwległej do pałacu w kościelnikach górnych stronie szosy, na placyku specjalnie wykopanym w podwyższeniu terenu, stoi dawna kaplica grobowa właścicieli majątku. Dzisiaj jest pomocniczym obiektem sakralnym i po tym zabytku oprowadza nas proboszcz kościelnikowej parafii. Jesteśmy w kościelniku górnym, przy ciekawym obiekcie, takim mauzoleum, którym to właściciele pałacu postanowili chować swoich przodków. I na dzień dzisiejszy oczywiście to mauzoleum już jest przekształcone na kaplicę pomocniczą. W sobotę tutaj zawsze odprawiałem mszę świętą niedzielną. Natomiast w podziemiach tej kaplicy, tego mauzoleum, znajdują się groby, no niestety też chyba rozszabrowane, ale przez pierwszego proboszcza zamknięto wejście do tego wnętrza. I stanowi monument bardzo ciekawy, bo z piaskowca takiego szlachetnego w kształcie takiej pięknej zabudowy z pięknym witrażem, napisem błogosławiony ci, którzy umierają w Panu w niemieckim napisie. To były miejsca, gdzie otwierano. Czyli tutaj? Tak, to były jakieś, to już nasi zabetonowali, to były jakieś miejsca, gdzie czy odkręcane, czy wyciągane. I tędy spuszczano trumnę z zwłokami. Z kościelnikiem sąsiaduje wieś Jałowiec. I tu znajdujemy liczne ślady przeszłości tej podlubańskiej miejscowości. Pałac w Jałowcu nie jest budowlą zbyt wiekową, ponieważ pochodzi z przełomu XIX stulecia, ale był siedzibą właścicieli dawnych Jałowca. Pałac po wojnie spełniał podobną rolę jak większość tego typu budowli. Stanowił miejsce, gdzie znajdowała się siedziba dyrekcji PGR-u tutejszego. Dzisiaj mocno zniszczona budowla oczekuje na kolejne remonty. Być może zostanie przywrócona do dawnej świetności. Warto jednak się rozejrzeć po całym dziedzińcu, gdzie pozostały resztki zabudowań dworskich, ale też urządzenia i takie budowle, które ciągle jeszcze mogą dobrze służyć. Jeśli chodzi o sam Jałowiec, to w roku 1945 było tutaj dość cicho. Natomiast z chwilą, kiedy podeszła tutaj 8. Dywizja Pancerna Niemiecka, która miała po prawej stronie sąsiada 6. Dywizję Pancerną, a nieco dalej Führerbegleit Division, dowodzoną przez generała Remera, wtedy dopiero tutaj doszło do dość dramatycznych walk. Natomiast po zakończeniu około 9 marca 1945 roku, po zakończeniu walk, właśnie tutaj, w tej miejscowości, w oparciu również o te zabudowania i o sam pałac, sformowano batalion pionierów,
który miał być w odwodach po zajęciu tego terenu przez Niemców. Linia frontu pomiędzy wojskami rosyjskimi a niemieckimi przebiegała w granicach Uwięgoszczy, nieco dalej za Lubaniem, poprzez okolice Bielawy Górnej, Pieńska, a wtedy, kiedy zwrot niemiecki się okazał skuteczny, Rosjanie zostali odrzuceni nieco dalej i właśnie wtedy w Jałowcu formowano jednostki z tych niedobitków armii niemieckiej, które były tutaj w pobliżu zgromadzone. Bardzo godnym obejrzenia zabytkiem w Jałowcu, chociaż zniszczonym i chyba zbliżającym się do kompletnej ruiny, jest takie swoiste mauzoleum poświęcone synowi właścicieli tutejszego majątku, na którym to cokole wyryto znaną taką formułę z Pisma Świętego: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I ten napis biegnie tutaj na samym dole, natomiast na tablicy głównej umieszczono informację mniej więcej w tym duchu, głoszącą, że naszemu kochanemu synowi, porucznikowi z Schleswiga-Holsteina, z rodu, i jest podana data śmierci 1870 rok, natomiast data urodzin 1843 rok. Tu znajdował się niegdyś kościół protestancki. Po 1945 roku budowla ta popadła w całkowitą ruinę. Natomiast jeden z ołtarzy tutaj z tego kościoła został przeniesiony do kościoła w Kościelniku, gdzie stanowi taką boczną część wyposażenia kościoła, boczny ołtarz. Kościelnik i jego sąsiednia wieś Jałowiec zasługują na miano miejscowości ciekawych. Jak z żalem mówi miejscowy proboszcz, stojące w nich zabytkowe budowle i ich wyposażenie nie są jak dotychczas zbyt szeroko znane. Warto jednak tu zajrzeć, jadąc choćby do Leśnej czy Zamku Czocha. We'll be right back.